Mamy dzisiaj słowo wielkiej obietnicy, którą Pan Bóg wypowiada nad nami słowami proroka Ezechiela. I to jest obietnica związana z pójściem w drogę. Bóg mówi: powiodę was, udzielę wam swojego ducha i powiodę was. Wydobywam was z grobów i wiodę was. Bóg nas zabiera w drogę. I to jest prawda o pielgrzymce. Dotyczy tych, którzy fizycznie mają szczęście iść w tę drogę, i dotyczy nas wszystkich jako Kościoła, bo pielgrzymka jest wydarzeniem w życiu całego Kościoła i ufam, że w jakiejś mierze cały łódzki Kościół w tym wydarzeniu uczestniczy. Od niego bardzo wiele zależy. Zobaczmy, co prorok mówi. Mówi, dokąd jest ta droga najpierw. Mówi, że Bóg nas powiedzie do naszego kraju, że nas powiedzie do naszego domu. To znaczy, że Bóg identyfikuje naszą sytuację w taki sposób, że znaleźliśmy się na wygnaniu. Że w jakiejś mierze każdy z nas, my jako wspólnota ludu Bożego, nie jesteśmy u siebie, nie mieszkamy u siebie. Nasz grzech wygnał nas z domu, w którym powinniśmy mieszkać. To jest coś bardzo osobistego, każdy z nas musi o tym pomyśleć, nie? Moim domem jest moje kapłaństwo. Bóg mi mówi dziś przez Ezechiela, zobacz, czy na pewno mieszkasz w swoim kapłaństwie. Czy nie jest tak, że twój grzech wygnał cię z twojego kapłaństwa i że wcale nie spędzasz swojego życia mieszkając w kapłaństwie. To nie jest łatwe pytanie. Większości wy, którzy wybieracie się w tę drogę, żyjecie w małżeństwach, w rodzinach. Nie? Dobrze wiecie, że czasami sytuacja właśnie jest taka przez nasze grzechy, nie? Że człowiek nie może w domu usiedzieć. Ile było rozmaitych takich tekstów w mediach w tym najtrudniejszym czasie pandemii, nie? O tym, że przebywanie w domu jest strasznie trudne. Niby dlaczego dla człowieka byłoby trudno być w domu? Czemu człowiek miałby woleć być w pracy niż w domu? Nierzadko jest właśnie tak, że nasze grzechy wyganiają nas z naszego domu. Nasze grzechy potrafią zrywać najważniejsze w naszym życiu więzi. Nie? I jesteśmy wygnani. Nie jestem u siebie. Moje grzechy mnie wygnały. Z mojego domu, z mojego szczęścia. Prorok mówi coś znacznie jeszcze mocniejszego, że im dłużej jestem na tym wygnaniu, tym bardziej zaczynam doświadczać w swoim życiu śmierci. Obraz jest niesłychanie mocny. Jesteśmy w dolinie wypełnionej wyschłymi kośćmi.
To znaczy, jesteśmy w dolinie śmierci, która nie wydarzyła się dzisiaj, tylko wydarzyła się rok temu, 5 lat temu, 10 lat temu. Te kości już wyschły i nikt nie spodziewa się, żeby mogły wrócić do życia. Dolina jest nimi wypełniona. Komentatorzy tego tekstu szukają, o jaką dolinę chodzi prorokowi. A odpowiedź jest taka, że to jest ta sama dolina, o której prorok mówi na początku swojej księgi, w 3 rozdziale, bo to jest fragment 37 rozdziału. W 3 rozdziale prorok też był w tej dolinie i wtedy widział w niej chwałę Boga. Dolina była wypełniona chwałą Boga. A teraz, po latach, w tej dolinie, która była wypełniona chwałą Boga, jest już tylko śmierć i trupy. I znowu taki obraz, od którego może by było łatwo uciec, nie? Macie odwagę uciekać przed Słowem Boga. Powiecie Panu Bogu, że mógł przyjemniej coś pomyśleć na początek pielgrzymki. To jest obraz, który woła nas do jakiegoś rozeznania prawdy o sobie. Nie? Ile w nas samych, w naszym życiu osobistym, w naszym życiu społecznym, w naszym życiu kościelnym, w naszym życiu rodzinnym, nie wiem. Ile jest takich miejsc, które kiedyś były wypełnione chwałą Boga, to znaczy Bóg tam był najważniejszy, bo chwała znaczy tyle, że Bóg jest najważniejszy. I patrzymy w te fragmenty swojego życia i widzimy, że tam dzisiaj jest po prostu śmierć, nie? Tam nie ma chwały Boga. Tam jest śmierć. Trzeba te doliny rozpoznać. Trzeba te doliny rozpoznać. Do tej pory ktoś powie, wszystko co mówiłem było złą nowiną. Teraz się zaczyna dobra. Dobra nowina polega na tym, że Bóg się nie godzi z tym stanem. Bóg się nie godzi. My mogliśmy się już pogodzić. W nas już może być taka wątpliwość, nie, te kości już wyschły, nic się nie stanie. Ta śmierć jest nieodwracalna, to wygnanie jest nieodwracalne. My się możemy z tym godzić, ale Bóg się z tym nie godzi. Bóg się z tym nie godzi. I mówi, otwieram te groby. I mówi, te kości wrócą do życia. Jak to się dzieje? Tu jest kilka takich ważnych elementów. Nie mogę się przy nich zatrzymać, bo ksiądz Łukasz mnie zastrzeli. Ale pierwszy z tych momentów jest określony zaraz na początku. Spoczęła na mnie ręka Pana. Spoczęła na mnie ręka Pana. Jeśli pozwolimy spocząć na sobie ręce Pana, to znaczy, że poddajemy się Jego działaniu. Bóg w spotkaniu z nami nie tylko używa słowa, nie tylko mówi, ale używa ręki, dłoni. Znaczy Bóg chce działać. Nie? Nie chce spotkania, które jest tylko niezobowiązującą rozmową. Nie? Pogadali i się skończyło. Nie. Bóg chce działać. Od tego Bóg ma ręce, że działa. Nie? Ręką Boga jest Duch Święty. I to jest pierwsza obietnica Boga, że nie, Bóg nie będzie tylko do nas mówił. Bóg będzie działał. Ważne jest, żeby się temu działaniu poddać.
Już to działanie widać. Już to działanie widać. Oczywiście, że w tym działaniu Boga słowo jest ważne. Bo kiedy prorok pyta, co ja mam mówić, nie? Co ja mam mówić do pola wyschłych kości, to Bóg mu mówi, zacznij w ten sposób, słuchaj, słuchaj Izraelu, Szema. To jest pierwsze słowo najważniejszego przykazania, które zresztą dzisiaj Jezus wypowiada w Ewangelii. Słuchaj Izraelu, nasz Bóg jest jeden. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, ze wszystkich swoich sił. I będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Słuchaj, będziesz miłował. To jest, zobaczcie, Bóg się odwołuje do naszego doświadczenia miłości. W jaki sposób Bóg nas budzi z tego snu śmierci. W jaki sposób Bóg nas wywołuje z wygnania. Nie odwołując się do jakiegoś prawa i przepisów. Nie stając nad nami i mówiąc, musisz to, musisz tamto, musisz siamto. Nie. Bóg przypomina nam i wywołuje w nas, wskrzesza w nas doświadczenie miłości. Właśnie wtedy, kiedy człowiek otwiera się na to doświadczenie, wiara przestaje być już tylko jakąś formą teorii, jakiegoś światopoglądu. Nie, wiara się wtedy staje doświadczeniem miłości, a więc czynu, działania Boga we mnie, takiego działania, które mnie też popycha ku działaniu. Nie? Otwiera przede mną drogę. Bóg nas wskrzesza doświadczeniem miłości, bo to, co nam zadaje śmierć, to jest nienawiść rozmaita, w rozmaitych formach nienawiść. Nie? Jestem trupem, bo nie kocham. Pielgrzymka jest czasem, gdzie okazji do wzajemnego posłużenia sobie, do wyświadczenia sobie miłości jest tyle. Nie jest wykład, tylko ćwiczenia. Ćwiczenia z miłości. To jest to, co człowieka budzi ze śmierci. I ostatnia myśl, bo nie chcę nadwyrężać rzeczywiście cierpliwości wszystkich, ale ta ostatnia myśl jest istotna. Ta obietnica z Ezechiela jest obietnicą każdemu daną indywidualnie, ale też daną nam jako ludowi Boga. Nam jako ludowi Boga. Pielgrzymka, droga, którą się odbywa z Bogiem, którą nam Bóg obiecał, nie jest tylko drogą wskrzeszenia każdego z nas osobiście, ale jest wielką szansą, że Bóg tchnie życie w nasz Kościół, w lud Boga. Niedawno Kongregacja do Spraw Duchowieństwa ogłosiła bardzo piękny dokument na temat życia parafii. Będziemy o tym dokumencie nieraz mówić. Ale w tym przywołuję ten dokument, bo w nim jest taka refleksja, że byłoby pięknie, gdyby życie w parafii odwzorowywało w jakiejś mierze to, co się dzieje na pielgrzymce. Jest dość ciekawe, bo wszystkim się wydaje, że pielgrzymka jest taką odskocznią od przeciętnego, zwykłego, szarego życia parafialnego. Nie? To znaczy, możemy się przejść na 5 dni, oderwiemy się od tego, co się dzieje w parafiach. Nie. Właśnie ten dokument mówi, popatrzcie się na pielgrzymkę, popatrzcie, jak Kościół wygląda w pielgrzymowaniu i spróbujcie coś z tego przenieść w życie parafii. Nie?
To są bardzo konkretne rzeczy, poczynając od tego, że na pielgrzymce jesteśmy w sposób realny razem. Po co ja idę na pielgrzymkę? Żebyście mogli podejść niekoniecznie przebijając się przez drzwi kurii, tak? Po co idą księża na pielgrzymkę? Żeby wreszcie przestali mieszkać za kratą, na której jest napisane, uwaga, zły pies, nie? Możecie podejść do każdego księdza w każdej chwili. Dystans jest zupełnie inny. Okazuje się, że nie tracimy autorytetu przez to, że dystans jest skrócony. Pielgrzymka pokazuje, jakie mogą być relacje. Każdy zostaje sobą, każdy zostaje w swojej funkcji. Ale nie jesteśmy już porozdzielani nie wiadomo w jaki sposób. Na pielgrzymce nikt się nie nosi, nie, bo jest kimś tam. Nie. I to, co jest najpiękniejsze w pielgrzymce, to liczba ludzi zaangażowanych. Właściwie nie ma niezaangażowanych. Nie. Wczoraj sobie szedłem dzień z koluszkami. 93 osoby, 30 ludzi z diakonii, posługujących na wiele sposobów. 1/3. Tak, co to oznacza? Że na przykład w parafii 3000 mogłoby być 1000 osób zaangażowanych. Znacie taką parafię? Ktoś widział taką parafię? A co więcej, na pielgrzymce jest tak, że jak jest tych 30 zaangażowanych na 100, to całej reszcie jest głupio się nie zaangażować. To ludzie zaczynają się ścigać o to, kto teraz weźmie tubę, kto weźmie znak, kto weźmie krzyż. Wszyscy się czują wezwani do jakiejś odpowiedzialności. I to jest Kościół, który nas obchodzi. To jest Kościół, który razem możemy tworzyć. To nie jest Kościół, do którego chodzę. To jest Kościół, który buduje. Każdy z nas w swoim miejscu. Każdy zgodnie ze swoim stanem życia, ze swoim charyzmatem, ze swoimi zdolnościami, ale każdy z nas jest potrzebny. Na pielgrzymce to widać bardzo dobrze. Jesteśmy jednym ciałem. Dlaczego ludzie za tym tęsknią? Dlaczego ludzie sobie nie wyobrażali, że nie będzie w tym roku pielgrzymki? No bo to jest doświadczenie żywego Kościoła. A papież Franciszek tym ostatnim dokumentem mówi, przenieście to doświadczenie w życie swoich parafii, w życie, w codzienność Kościoła. Przenieście, próbujcie. Nie może być tak, że przez tydzień jesteśmy normalnym Kościołem. Nie, to jest sposób, Pan Bóg nam podpowiada, na tej drodze nas uzdrawia, na tej drodze nas wskrzesza. Każdego z nas z naszego grobu, każdego z nas z naszego wygnania, ale też nas jako Kościół wydobywa z naszego grobu i z naszego wygnania. Kto tego chce, niech powie amen. Amen.